Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Te słowa Józefa Piłsudskiego chciałbym odnieść do mniejszej wspólnoty niż naród, bo do wspólnoty naszej parafii. Ponieważ myślimy o przeszłości, dlatego świętujemy dzisiaj jubileusz 200-lecia. Szanujemy swoją przeszłość i chlubimy się nią jako jedna z najstarszych parafii w naszym rejonie. Od tylu lat dokonuje się tu konsekracja serc ludzkich. Każdy z minionych pokoleń i nas tu obecnych ma za co wielbić Boga za wielkie i pożyteczne rzeczy, które dokonały się dla każdego członka naszej parafii przed wiekami i dziś. Ekscelencjo, nasz najdostojniejszy pasterzu, Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Starożytna maksyma chrześcijańska mówi: Ubi Petrus, ibi Ekklesia, gdzie Piotr, biskup, tam Kościół. Przybycie księdza arcybiskupa do naszej parafii przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy święty Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze swoim pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Chciał, aby wszyscy znali Chrystusa. Witając Cię najserdeczniej w naszym parafialnym kościele, pragniemy tak postrzegać Twoją, księże arcybiskupie, pasterską posługę Stire Christum. Miło mi witać na uroczystościach jubileuszu tak wielu dostojnych gości, zarówno duchownych, jak i świeckich. Witam byłych księży wikariuszy, którzy tu pracowali, rodaków pochodzących z tej parafii, księży prałatów, księdza infuata, dziekanów, proboszczów, księży z naszego dekanatu z księdzem dziekanem, księży z sąsiednich parafii, diecezji bielsko-żywieckiej i z Ukrainy. Szczególnie witam misjonarza, ojca karmelitę pracującego w Afryce i werbistę pracującego w diecezji Kamieniec-Podolskich naszych rodaków. Witam dostojnych gości, pana senatora i posła pochodzących z naszej parafii, władze powiatu reprezentowane przez pana starostę i wicestarostę, przedstawicieli naszej gminy, komendantów policji Żywca, Suchej Beskidzkiej, Myślenic i Makowa Podhalańskiego, komendanta zawodowej Straży Pożarnej Suchej Beskidzkiej i komendanta OSP z naszej gminy, prezesów OSP z naszej gminy, dyrektorów szkół, telewizję Trwam i Radio Maria, przedstawicieli kół Radia Maria z innych parafii. Witam serdecznie wszystkich gości, jak również szczególnie naszych parafian. Niech patron święty Klemens i Matka Boża mają wszystkich w swojej opiece. A teraz proszę księdza arcybiskupa, aby w naszym imieniu zaniósł przed Boży tron modlitewne prośby za wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Niezwykłe były to rozmowy Chrystusa z apostołami w Wieczerniku. Już po umyciu apostołom nóg przez ich Pana. Już po ustanowieniu sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Za chwilę miała zacząć się męka. I właśnie w tym momencie tak ważnym, tak decydującym dla zbawienia całej ludzkości, apostoł Filip prosi Chrystusa: pokaż nam Ojca. I słyszy odpowiedź, która musiała go zdumieć, tak jak i pozostałych apostołów, bo Chrystus z całą wyrazistością zaczyna przedstawiać im i odsłaniać tajemnicę Trójcy Przenajświętszej i tej szczególnej jedności, jaka jest między Nim a Ojcem. I stąd Chrystusowa odpowiedź: Filipie, tak długo jestem z wami, a ty mnie jeszcze nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz,
że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Po latach, kiedy święty Jan będzie pisał swoją Ewangelię, zacznie od jej prologu, a w niej od słów: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Nikt nie widział przecież i nie mógł zobaczyć niewidzialnego Boga. Ale właśnie, żeby móc poznać, kim On jest i zrozumieć całą Jego istotę, żeby także odsłonić przed nami tajemnicę Trójcy. Bóg w swojej miłości do świata zesłał swego jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy, który stał się człowiekiem i swoją obecnością i swoją działalnością odsłaniał tajemnicę Ojca. I dlatego te słowa Chrystusa skierowane do Filipa: widzisz mnie, od 3 lat chodzisz wraz ze mną, słuchasz moich słów, podziwiasz moje nadzwyczajne czyny i nie widzisz, że jestem Bożym Synem? I nie widzisz, że będąc moim Synem, widzisz także i Ojca? Bo rzeczywiście, właśnie dlatego, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, że żył na naszej ziemi wcielony Boży Syn, odsłoniła się przed nami tajemnica samego Boga. A Chrystus pouczył nas o Nim swoją nadzwyczajną mądrością, swoimi cudami, a przede wszystkim swoją Paschą, swoim przejściem z tego świata do Ojca, powrotem do Ojca, bardzo szczególnym, przez cierpienie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. I dlatego słowa, którymi Chrystus kończył swoją odpowiedź daną Filipowi: gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. W jaki sposób oni, przebywając w Wieczerniku, już Go zobaczyli i poznali? Bo właśnie tam w Wieczerniku dotknęli dzięki Chrystusowi samej istoty Boga, który jest miłością. Miłością pokorną, która sprawiła, że Chrystus, Mistrz i Pan, ukląkł przed apostołami i obmywał im nogi. Miłością ofiarną, aż do końca, bo Eucharystia, którą Chrystus w Wieczerniku ustanowił, była zapowiedzią tego, co za chwilę miało się stać. Tego, że On dla nas i dla naszego zbawienia oddał swoje życie, umierając na krzyżu i przelewając za nas swoją krew. Pokazał, kim jest: miłością. I stąd też jeszcze lepiej, w świetle całej tej tajemnicy Chrystusowej Paschy, rozumiemy słowa, które Pan Jezus skierował w Wieczerniku do innego z apostołów, do Tomasza, kiedy mówił:
ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą prowadzącą do Ojca. Nikt nie przychodzi bowiem do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem prawdą. Prawdą o Bogu, który jest miłością, bo ukochałem was aż do końca, oddając za was swoje życie, dając się wam jako pokarm, właśnie na drogę prowadzącą do Ojca. Jest prawdą o Bogu, ale jest też, jako wcielony Boży Syn, prawdą o człowieku. I jakżeż tutaj, drodzy siostry i bracia, nie przypomnieć słów świętego Jana Pawła Wielkiego, wypowiedzianych 40 lat temu na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Słów, których Ojciec Święty rozwijał, te myśli, które padły podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat kilka miesięcy wcześniej, 22 października 1978 roku. Na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II mówił: Chrystus to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Ja jestem życiem. To właśnie zmartwychwstanie Chrystusa pokazało, czym jest życie człowiecze w oczach Bożych. Śmierć stała się następstwem grzechu i upadku pierwszych rodziców. Następstwem tego, że odwrócili się od Boga, dawcy życia, i uwierzyli złemu duchowi. I przez to stracili swoją dziecięcą godność Bożego dziecka. Ale właśnie zmartwychwstanie Chrystusa pokazało nie tylko to, że Chrystus zwyciężył śmierć, ale pokazało to, do czego człowiek związany z Chrystusem jest powołany. Do życia wiecznego. Do szczęśliwości wiecznej. Do przebywania na całą wieczność razem z barankiem w miejscu, gdzie nie ma i nie będzie żadnej łzy, żadnego smutku, żadnego przemijania. I właśnie dlatego, że Chrystus pokazał, czym jest życie człowieka w oczach Bożych, rozumiemy także, jak bardzo w oczach Bożych święte jest życie każdego człowieka. Jaką ma ogromną wartość. Drodzy siostry i bracia, Chrystus jest drogą,
prawdą i życiem. Opuszczając wieczernik wraz z apostołami, udał się na ostatni już etap swojej ziemskiej wędrówki. Etap prawdziwie dramatyczny i bolesny. A jednocześnie w świetle zmartwychwstania zwycięski. Tym samym pokazał nam, jaką drogą mamy my kroczyć. My, to znaczy ci wszyscy, którzy w Niego jako Bożego Syna, Zbawiciela świata i Odkupiciela uwierzyli. Począwszy od apostołów. Począwszy także od tych, którzy są patronami dzisiejszego dnia. Święty Filip i święty Jakub. Poszli tą drogą, którą Chrystus wyznaczył. Prowadzącą do Boga. Drogą prawdy, którą głosili, obwieszczając wszystkim, do których dotarli, dobrą nowinę, czyli Ewangelię o zbawieniu, które dokonało się dzięki Chrystusowi i Jego przelanej dla nas krwi. I tym samym pokazywali wszystkim, czym jest życie, które daje nam Chrystus w sakramencie Chrztu Świętego. Bo On, ten sakrament, wszczepia nas w śmierć, byśmy razem z Chrystusem, będąc w Niego wszczepieni, umierali dla grzechu. I razem z Chrystusem, Panem naszym zmartwychwstałym, powstawali do nowego życia. Szli wiernie tą drogą, głosząc Ewangelię całemu stworzeniu, tak jak im Pan Jezus polecił to czynić. Ale także osobistym życiem potwierdzając prawdę tej Ewangelii. Potwierdzając aż do końca, aż po śmierć męczeńską. Według tradycji starożytnej chrześcijańskiej Filip dla prawdy o Chrystusie umarł skazany na śmierć w Fryki, w Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji, w Hierapolis, skazany na ukrzyżowanie i ukamienowanie. A święty Jakub, który zasłynął w listach świętego Pawła jako filar Kościoła, jako głowa Kościoła Jerozolimskiego, został skazany na śmierć także przez ukamienowanie. On, który zwracał się z apelem do chrześcijan, do tych, którzy byli powierzeni jego pasterskiej pieczy, do tych wszystkich, do których dotarł jego list apostolski. On, który mówił, że wiara bez uczynków jest martwa. Że wiara domaga się czynów miłości. Bo Bóg jest miłością. A jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo, to właśnie dzięki Chrystusowi tym bardziej powinniśmy wiedzieć, że nasze podobieństwo do Boga musi się przede wszystkim przejawiać w naszej miłości. Do Boga, którego mamy kochać całym sercem, ze wszystkich swoich sił i całą swoją duszą. I do drugiego człowieka, którego mamy kochać jak siebie samych.
to z tej miłości do Boga, z tej konieczności czynu miłości. Wynikało to, co pisał święty Paweł w liście do Koryntian, cośmy słyszeli w dzisiejszym czytaniu. Macie zachowywać to wszystko, co wam rozkazałem, żebyście czynili. Szczególne polecenie przyjmujące kształt rozkazu. Macie tak czynić, jak ja wam to głosiłem. A głosiłem wam Ewangelię, którą otrzymałem w widzeniu od samego Jezusa Chrystusa pod Damaszkiem. Macie być świadkami Boga, który jest miłością. I Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego brata w człowieczeństwie, który dla nas i dla naszego zbawienia oddał swoje życie. Za tym szczególnym rozkazem świętego Pawła szli kolejni chrześcijanie, kolejne pokolenia chrześcijan. Wśród nich święty Klemens Rzymski, patron waszej, moi drodzy, parafii od dwóch już wieków. Za tym rozkazem, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, przybyli do Polski ponad 1050 lat temu misjonarze. I ich przepowiadaniu zawdzięczamy to, że w roku 966 zaczęły się na naszej ziemi, dzięki przyjęciu przez Mieszka pierwszego chrztu, zaczęły się nierozwiązalne, tworzące szczególną jedność dzieje Chrystusowego krzyża na naszej polskiej ziemi, polskiego narodu i polskiego państwa. A w czasach, kiedy brakło polskiego państwa, zwłaszcza w czasach zaborów, to funkcje państwa wobec narodu w jakiejś mierze brał na siebie Kościół katolicki, broniąc tożsamości, broniąc wiary, broniąc życia, dając nadzieję. Rozważamy to, drodzy siostry i bracia, dzisiaj, mając świadomość tego, że w jakiejś mierze także do nas są skierowane te same słowa, które przed laty kierował do chrześcijan żyjących w Koryncie święty Paweł. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Drodzy siostry i bracia, żyjemy w takich czasach i pośród takich wyzwań, że zdajemy sobie sprawę, jest wiele wielkich, potężnych sił, które chciałyby nas doprowadzić do tego, żebyśmy byli przekonani, że uwierzyliśmy na próżno, że nasza wiara jest złudzeniem, że prowadzi donikąd. Jest tyle sił, które chciałyby nas oderwać od naszych fundamentów wiary, nadziei i miłości, które chciałyby, byśmy byli ludźmi zagubionymi w naszej codziennej egzystencji. Tym bardziej więc, kiedy dzisiaj przeżywamy tę wspaniałą uroczystość,
dwóch wieków życia i istnienia tej parafii. I kiedy cofamy się do naszej wspaniałej polskiej przeszłości, a jeszcze bardziej, kiedy wracamy do samych początków Kościoła i do tego, co wydarzyło się na ostatniej wieczerzy, tym bardziej musimy prosić Boga, abyśmy rozumieli, że jedynie Jezus jest prawdziwą drogą prowadzącą do Ojca. Chcą nam zafundować życie polegające na tym, jakby Pana Boga nie było. Ale właśnie wtedy, kiedy zaczynamy żyć tak, jakby Pana Boga nie było, czujemy się zupełnie zagubieni. Nie wiemy w ogóle, dlaczego taki jest ten świat, dlaczego w ogóle my jesteśmy i po co jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wszystko w tym momencie staje się bezsensowne, a nasze życie w gruncie rzeczy nie życiem. Bez Chrystusa, który nas prowadzi do Ojca, nie ma żadnego kierunku, żadnego sensu, żadnego celu. Poza jednym – umieraniem. Podczas tej świętej Eucharystii prosimy Boga jednocześnie o to, aby była w nas taka wielka otwartość na dary Ducha Świętego, byśmy mieli pewność wiary, iż Chrystus jest prawdą. Jest prawdą o Bogu i o nas samych. I jednocześnie On jest fundamentem świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Niedawno, kilka tygodni temu, Ojciec Święty Benedykt XVI opublikował bardzo ważny tekst odnoszący się do problemów współczesnego Kościoła. I zwrócił uwagę na jedną rzecz, na tę przerażającą propagandę zła odnoszącą się do Kościoła. Bo to ma miejsce na całym dzisiejszym świecie. Wyciąga się pewne fakty, stosunkowo nieliczne, i na nich buduje się obraz całego Kościoła. Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, to jest dzieło złego ducha. Bo prawda o Kościele to jest ta, o której mówił sam Pan Jezus, mówiąc, że Królestwo Boże można przyrównać do pola, na którym zasiano pszenicę, ale na którym także znalazł się nie wiadomo dlaczego, a właściwie wiadomo dlaczego, dzięki złemu duchowi, kąkol. A Pan Jezus przestrzega przed tym, żeby od razu i gwałtownie tego kąkolu nie wyrywać. Bo niszcząc kąkol, łatwo zniszczyć także zboże. Trzeba poczekać na dzień sądu. Tak samo jak i Królestwo Boże przyrównane do sieci, w której znalazły się ryby. Jedne są dobre, inne nie nadające się do spożycia. Są jedne i drugie. Ale przecież z tego wcale nie wynika, że Kościół jest jedną pełną zła instytucją. Przeciwnie.
Jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Kościele, na ten ogrom dobra, zwłaszcza poświadczanego przez nasze siostry i braci, którzy dzisiaj na świecie cierpią dla Chrystusa, a są ich miliony, miliony współczesnych męczenników, to jakże możemy powiedzieć, że Kościół jest zły? I jak możemy przyjąć to ze spokojem, co stało się kilka dni temu na Uniwersytecie Warszawskim, w samo święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, naszej Matki i Królowej, a jednocześnie w święto tak drogie dla naszego narodu i naszego państwa, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Co się wtedy stało, kiedy pod adresem Kościoła w Polsce padły prawdziwe, nie tylko nieprawdziwe, ale wręcz nikczemne słowa. Niegodne tego, który je wypowiadał, a jeszcze bardziej hańbiące tych, którzy słuchając tych słów klaskali. Przecież to nas wszystkich obraża. Przecież to w nas wszystkich godzi. To pomniejsza naszą godność narodu, którego początki sięgają chrześcijańskiej wiary i który ocalał właśnie dlatego, że Kościół był zawsze z polskim narodem. Nie dość słów oburzenia wobec tej mowy nienawiści, która padła w instytucji będącej jakby z istoty swej przeznaczonej po to, aby głosić prawdę i prawdę poszukiwać i prawdy nauczać. Nie wolno nam, moi drodzy, ulegać tego rodzaju narracjom. Ojciec Święty Benedykt XVI w tekście, o którym mówię, wzywa nas do tego, abyśmy nie ulegali lenistwu serca i umysłu, ale byli nastawieni przede wszystkim na to, żeby widzieć wokół siebie, zwłaszcza w ludziach, którzy nie znajdują się na czołówkach informacji agencyjnych czy gazet, czy innych środków społecznego przekazu, by poszukiwać ludzi, którzy żyją prawdziwą Ewangelią, którzy łączą swoje życie z Jezusem Chrystusem, którzy w środowiskach, gdzie są, gdzie działają, tworzą prawdziwe wspólnoty ożywiane Chrystusowym Duchem. I rzeczą znamienną jest to, iż wezwanie Benedykta XVI, żeby tak starać się patrzeć na Kościół, Ojciec Święty potwierdza własnym osobistym świadectwem, mówiąc o tym małym domku, w którym mieszka dzisiaj pośród ogrodów watykańskich, gdzie jest mała wspólnota ludzi i którzy to ludzie nawzajem umacniają się w wierze, wskazując na takie czy inne piękne przykłady prawdziwie chrześcijańskiego życia.
mając odwagę takiego myślenia, dzięki Duchowi Świętemu, ocalimy prawdę o Kościele, który jest święty, katolicki i apostolski. I zawsze będzie w nas poczucie tej dumy, że do Kościoła należymy, każda i każdy z nas, od chwili sakramentu Chrztu Świętego. Podczas tej świętej Eucharystii prosimy także Pana Boga o to, abyśmy utożsamiali się z Chrystusem, który powiedział o sobie: jestem życiem, daję życie, prowadzę do pełni życia. Właśnie w świecie, który ma tak wielką pogardę dla życia ludzkiego. Pogardę, która przejawia się w tym, że aborcja staje się prawem uznawanym za wszystkich, przez wszystkich, prawem nadawanym w sposób jak najbardziej demokratyczny, prawem, które oskarża tę demokrację, prawem do zbrodni. A mówi się, że jest to przejaw, że jest to klejnot wolności człowieka. Gardzi się ludzkim życiem także wtedy, kiedy mówi się o eutanazji jako najlepszym rozwiązaniu kresu ludzkiego życia i kiedy z metody in vitro tworzy się coś wspaniałego, przejaw postępu, który potrafi uleczyć ludzkie niekiedy dramaty i nieszczęścia związane z tym, że małżonkowie czekają na dziecko. Chrystus nas uczy, czym jest życie. Uczy nas Jego świętości. Właśnie wtedy, kiedy rodzi się jako małe dziecko w grocie betlejemskiej, ale także pokazuje, na czym polega Jego godność, wtedy, kiedy umiera Jego ciało pośród ogromnych cierpień, a On oddaje Ojcu swego Ducha. Pokazuje nam Chrystus sobą, jak święte jest ludzkie życie, jak raz poczęte otwiera się na całą wieczność. Za chwilę po przyistoczeniu padną słowa: oto wielka tajemnica wiary. I odpowiemy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To wyraz naszej wiary. To nasze włączenie się w Paschę Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nawiązanie do tego, co było, śmierci i zmartwychwstania, ale także wybieganie naszą nadzieją do tego, co będzie, kiedy On przyjdzie w swej chwale i wprowadzi nas do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. Przeżywamy to wszystko, drodzy siostry i bracia,
dziękując Bogu, że tak nas ukochał, że tak bezgranicznie ukochał nas Jego jednorodzony Syn Jezus Chrystus, oddając za nas swoje życie. Dziękując Jemu za to, że na nas czeka. Tym bardziej więc wsłuchujmy się w Jego słowa, które są słowami życia wiecznego. I tym bardziej przystępujmy do Jego stołu, by nas karmił swoim chlebem i swoją krwią na życie wieczne. Amen.